Dobry witam was, moi drodzy. Ostatni odcinek zacząłem od pytania, czy sztuka iluzji może zmienić bieg wojny. I obok przykładu, który przedstawiłem, 18-wiecznego przykładu, zasugerowaliście, abym zajął się jeszcze innym tematem, nieco bardziej współczesnym, i tak na przykład widz Iluzjonista Flame, czy inny widz Piotr, pisze na przykład. Może w Polimatach Plus przyjrzysz się takiemu panu jak Jasper Maskelin? Ze świata iluzji to chyba najciekawsza, a zarazem najmniej znana postać, więc warto, żebyś troszeczkę uświadomił ludzi. Okej, okay, faktycznie historia brzmi dość niesamowicie, więc przenieśmy się do czerwca 1941 roku. Jasper Maskelin w tym czasie rezyduje w Aleksandrii, która jest jednym z najważniejszych brytyjskich portów w Afryce. To tutaj codziennie przybywają setki ton sprzętu i zaopatrzenia dla brytyjskiej armii walczącej z Africa Corps pod wodzą tego człowieka, Erwina Romla, który nakazuje bombardowanie portu, aby odciąć aliantów od zapasów. Powstaje więc pomysł wykorzystania umiejętności właśnie Jaspera Maskelina, który przed wojną był jednym z najpopularniejszych londyńskich iluzjonistów. Dowództwo rzekomo przychodzi do niego z rozkazem masz schować port w Aleksandrii przed niemieckimi samolotami. I Maskelin po to, aby wypełnić zadanie, tworzy drużynę składającą się m.in. z cieśli, malarza czy zoologa. Od tej pory ta grupa siedmiu osób nazywana jest gangiem magików. Całymi dniami krąży wokół portu i obmyśla plan schowania go przed światem. I faktycznie, do tej pory z dużym sukcesem maskowano budynki, nawet te duże, ale też samochody, ale nigdy cały port. Przecież nie da się go przykryć brezentem czy inną wielką płachtą. Dlatego według opowieści Maskelina, Pewnego dnia wpada on na pomysł, aby ten port przenieść, a właściwie wybudować jego wierną replikę, ale tym razem nad znajdującą się nieopodal zatoką Mariut. Idea polegała na tym, że w nocy żaden niemiecki czy włoski pilot nie odróżni portu od jego kopii. Maskelin twierdził, że posłużył się sztuką iluzji, złudzeń optycznych, w taki sposób, aby kiedy pilot wrogiego samolotu leci na odpowiedniej wysokości, myślał, że widzi prawdziwy port w Aleksandrii. Do tego zadania przydzielono 200 saperów, którzy całymi dniami ustawiali makiety budynków, zabudowań portowych. Czy nawet statków. Ponadto najtrudniejszym zadaniem było wierne odwzorowanie latarni morskiej, znajdującej się na pobliskiej wyspie Faros, zaliczanej do jednego z siedmiu cudów świata. Ale w końcu sobie z tym poradzono, stawiając sześć długich palów, na szczycie których umieszczono reflektor przeciwlotniczy. Poza tym wiernie odwzorowano również oświetlenie nowego portu, tak aby w trakcie nalotu wyłączyć światła w prawdziwym porcie i uruchomić je w replice w takiej samej konfiguracji. Według różnych opowieści Niemcy nabierali się na ten numer trzykrotnie albo nawet ośmiokrotnie, a później zaprzestali już ataków dlatego, że przerzucili lotnictwo nad ZSRR, gdzie całkiem niedawno rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka i po paru dniach atrapę nad Zatoką Mariut ostatecznie zwinięto. Historia rzeczywiście spektakularna w hollywoodzkim stylu, ale zdaniem moim i zdaniem wielu historyków całkowicie zmyślona. Zacznijmy od samej zatoki Mariut, która tak naprawdę też nigdy nie istniała. Mariut to jezioro na południu Aleksandrii, zobaczcie zresztą na plan. W tym miejscu mamy port w Aleksandrii. A w tym jezioro Mariut, i bardzo trudno pomylić jedno z drugim. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że przecież Niemcy w tamtym czasie nie dysponowali tak dokładnym planem, i to również byłaby nieprawda. Zaraz potem, kiedy wojna się skończyła, alianci przejęli niemieckie archiwa fotograficzne i tam też znaleźli jedno małe zdjęcie, które całkowicie obala tezę o tym, że Niemcy nie znali terenu. Ta fotografia przedstawia zabudowania portu, gdzie wyraźnie widać maskującą farbę na dachu doków, która miała przypodobnić je do zwykłych budynków mieszkalnych i tym samym zmylić niemieckich pilotów. I co najciekawsze, zdjęcie zostało wykonane przez niemiecki Zwiat Lotniczy 24 kwietnia 1941 roku, czyli na niecałe dwa miesiące przed rzekomą akcją Maskelina. Trudno więc uwierzyć, że dysponując tak dobrym rozpoznaniem, Popełnia się tak kardynalny błąd. Ale mało tego. Samo zaciemnienie też niewiele by dało, dlatego że możemy łatwo dotrzeć do brytyjskich raportów ochrony przeciwlotniczej właśnie z Aleksandrii, i to właśnie z czerwca 1941 roku, gdzie możemy przeczytać i cytuję: Nawet przy całkowitym zaćmieniu budynki są bardzo dobrze widoczne z wysokości 12 tysięcy stóp. To jest ponad 3,5 km, a niemieckie bombowce zlatywały dużo niżej po to, aby takiego bombardowania dokonać. Poza tym wspomnienia mówią, że odwzorowanie ponad 100 metrowej latarni morskiej na wyspie Faros było najtrudniejszym elementem zadania. I faktycznie musiało to być trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że ta latarnia morska została zburzona około XIV wieku. Poza tym nie zachowała się ani jedna fotografia, która dokumentowałaby akcję. Akcja nie pojawia się również w oficjalnych raportach. Można więc jasno zauważyć, że faktycznie Jasper Maskelin był mistrzem iluzji, ale głównie mistrzem iluzji tworzenia dookoła siebie, przypisując sobie jedną z najbardziej tajemniczych i najbardziej spektakularnych akcji XX wieku. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.